Co się dzieje z Andrzejem Wiśniewskim? Bo nie było go chyba już na 2 sesjach Rady Miejskiej. I dzisiaj też jest nieobecny, czy jest chory? Czy... Znaczy, pierwsza nieobecność była uwarunkowana stanem zdrowia. Na pewno, bo chyba miał jakieś poważne zapalenie płuc, dość długo był leczony. Aktualnie nie wiem, no był powiadomiony o dzisiejszej konferencji, nie umiem odpowiedzieć dlaczego go nie ma w tej chwili. Mówił, że będzie. A jak sytuacja klubu? Czy pogodzili się Państwo z tą drugą swoją połówką i ten klub funkcjonuje obecnie? Nie tak dawno w telewizji kablowej deklarowałem możliwość dialogu. Nie oglądam, dlatego pytam. Tak, deklarowałem możliwość dialogu z tą 4 panów, która powiem brzydko, ustawiła się za cenę stanowisk przewodniczenia i tak dalej, bez względu na decyzję klubu, który został powołany. Wybraliśmy przewodniczącego klubu. No, taka sytuacja miała miejsce. Rozmawiamy na ten temat i myślę, że niebawem zapadną jakieś decyzje. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że nie dopuścimy kolejny raz do podziału prawicy w Grudziądzu i te 2 płuca prawicy grudziąckiej, jakim jest zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Ruch dla Grudziądza, z sobą współpracują w sposób praktyczny. Również teraz przy okazji kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i również przy następnych jesiennych wyborach parlamentarnych. Koledzy z Ruchu dla Grudziądza złożyli wnioski o wstąpienie do Prawa i Sprawiedliwości. Czekają te wnioski na rozpatrzenie przez pełnomocnika okręgowego pana... Mowa tutaj o panu Wiśniewskim i o panu... Tak, czekają na rozpatrzenie przez pełnomocnika okręgowego pana posła Zbonikowskiego i jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że w niedługim czasie nasi koledzy zostaną członkami Prawa i Sprawiedliwości i ta pewna dostrzegana raczej z zewnątrz niż faktycznie występująca dychotomia zostanie usunięta. Dla mnie jest ważniejsze, zdecydowanie ważniejsze niż tylko członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, współpraca różnych podmiotów prawicowych w Grudziądzu. Ja od dawna, i za to dziękuję również kolegom reprezentującym Ruch dla Grudziądza, od dawna twierdzę, że w praktycznym działaniu jest siła Prawa i Sprawiedliwości.